Witam wszystkich. Siemanko. No, mam wolną niedzielę, jedną z niewielu, więc korzystając z okazji zrobię porządki w akwarium. Podmienię wodę, poprzecinam rośliny. A też muszę zrobić trochę miejsca dla innych roślin, ponieważ prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem odbiorę sporą ilość roślin o różnych gatunków, więc muszę gdzieś przynajmniej część upchnąć tutaj. Sądzę, że to w tej części gdzieś mniej więcej będzie. No i muszę trochę to porządków porobić. Jednak to zwalisko lignitu stąd zrobi aucior. Ale mam nadzieję, że roślinki, które tutaj będą, upiększą ładnie ten akwarium. Co tu mogę powiedzieć jeszcze? Słuchajcie, kosiarka mi wyskoczyła jakiś czas temu. Została tylko jedna. To właśnie obgryzuję sobie lignit. Znalazłem ją na podłodze. Opuściła dom wielkiego brata samowolnie. Więc krzyżej na drogę. A co tu jeszcze? Kryte kabąby. Kabąby się rozrosły dosyć bardzo. Jedna nawet już idzie po lustrze wody, bo się wygięła. Po prostu strasznie nie miałem czasu, żeby tutaj ogarnąć to. Według mojego planu to powinienem w piątek zrobić tutaj podmiankę i porządki. Ale pracowałem na popołudnie, więc nie miałem czasu, aby to zrobić niedziela, więc wolna ogarniam to wszystko. No, trochę poprzecinam rośliny, podmienię wodę, zobaczymy. A, trawniki. Trawniki to wam powiem tak, już tu zrobię zbliżenie na trawniki. Trawnik numer jeden, czyli parwula. No, jak widzicie, parwula wygląda tak. No, dupy nie urywa, szczerze mówiąc. Ten trawnik. Nawet no, dużo jej brakuje, żeby cokolwiek urwała. No, ale jeszcze czekam. Cały czas czekam na rozruch tej rośliny. Może w końcu ruszy. No, jak nie, no to jak już wcześniej zapowiadałem, coś innego tutaj będzie. Krypcia mi tutaj wyrosła. Nie wiem, czy zauważycie to. Wyrasta sobie tutaj krypta. Oj, przepraszam. Tam jest krypta, więc jeżeli ten trawnik nie pójdzie, to krypta tutaj sobie pozwolę jej tu rosnąć i pewnie wypełni przestrzeń, którą miała być parwula. Drugi trawnik, Echinodorus, jakiś tam parwulus, coś takiego. Powiem wam, że nawet daje radę. Jak na róg akwarium, który tu nie ma za dużo światła, też jest przykrywany przez inne rośliny, to nawet sobie daje radę. Nawet powiem wam, że przez chwilę miałem myśl, żeby tą roślinę tutaj przesterować na miejsce tej parwuli, ale nie wiem, czy tutaj trawnik będzie miał sens, więc na razie jest jak jest, zobaczymy, co jest grane. Coś mi tutaj wyrasta małego, o tutaj jak widzicie, między listkami kryptokoryny. Tu wcześniej była higrofilia, która jest tam. Może ona tam coś tutaj wypuszcza. Nie wiem, czekam aż to większe wyrośnie, wtedy się okaże, co to jest. Ogólnie kryptokoryny się rozrastają na wszystkie strony. Ta zielona też puszcza świeże. Zresztą po tej przycince mojej tych roślin dosyć dużo puszcza młodych, obie te rośliny. No tak to mniej więcej z bliska wygląda, nie będę tu opowiadał o tych roślinach. Zaraz zrobię przycinkę, to może coś później więcej powiem. Muszę zrobić tutaj porządek z tą higrofilią Corymbosum Sher Leaves. Już wam powiem dlaczego. Jak zobaczycie w jeden z wcześniejszych moich filmów, tak z początków mojego nagrywania tego akwarium, to powiem wam, że ta roślina wyglądała przepięknie. Polecam wrócić do tych filmów, obejrzeć sobie. To chyba z filmu Odrodzenie. Coś takiego, mniej więcej w tym okresie jest ta roślina pokazana, no przepięknie ona wygląda, a tutaj poprzez wielokrotne przycinki no zostało dużo badyli, a tych liści jest tak tu niewiele. Zetnę to wszystko do zera, włożę jeszcze raz świeże roślinki, odnowię ją całkowicie, no i przy okazji zrobię miejsce dla tych nowych roślin. Nie powiem wam teraz, jakie to są rośliny, bo jest ich mnóstwo gatunków. Połowy, a większość nie znam jeszcze tych roślin. Zobaczymy,
Na pewno nagram film, jak już troszkę wylądują. W tym i w innym akwarium, w małym Klaudii akwarium, coś może wsadzę i może jeszcze w mojej 60, której wam nigdy nie pokazywałem, bo tam nawet nie ma rybek ani nic w tym akwarium. Tam wrzucam po prostu rośliny, które przycinam, a szkoda mi ich wyrzucić. Nadmiary tam wkładam i sobie tam tak rosną z małym oświetleniem. Kiedyś wam pokażę ten akwarium. Sądzę, że już niedługo. Szyszek jest dosyć sporo, dorzuciłem wiele tych szyszek. Wcześniej 6 było na początku, teraz to pewnie jest ich 15. Jakoś bardzo nie zabarwiają tej wody. No, że 15 to przesadziłem teraz, ale jak tak szybko policzę, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, tu są na pewno gdzieś cztery, to będzie z dziewięć. Nie widać, one są gdzieś te szyszki pochowane, trochę pozarastały. Słuchajcie, Anubias miał trochę taki kiepski okres, bo strasznie zaglądał. Do tej pory jest zaglądały. Mało to kamera odwzorowuje ten jego wygląd. Ale to jakby trochę przejaśniał się ten Anubias. Jakby trochę ta zieleń wychodziła z tych glonów. Nie wiem, czy krewetki tutaj dosyć intensywnie go tutaj czyszczą. No ale trochę te glony jakby zanikają. Na razie niczego go nie traktuję żadnym karbowodem. No, zobaczymy, czy to tak da radę. No i puszcza już trzeci listek, więc jak dla mnie, no to dosyć szybko rośnie. Mam ile tam, z miesiąc czasu mam tą roślinkę, a już trzeci listek puszcza. Niby on wolno rośnie, a jakoś tutaj, no nie mam porównania do innych anubiasów, to jest wersja nana. Ale daje radę, rośnie też listki, no jeden wyrośnie, rozwinie się i już następny idzie nowy listek, więc jeżeli takim tempie będzie cały czas ta roślina rosła, to pewnie za 2 miesiące to dosyć tego anubiasa będzie sporo. No i tyle chyba. No pistia moja tutaj, która no naprawdę się zadomowiła w moim akwarium dosyć dobrze. Korzenie już mają na 10 cm. Bardzo spora ona się zrobiła, ta pistia, liście duże. Sporo jej wyrzuciłem, tej pistii, bo rośnie na potęgę. No i kabombo gryso, nie wspominałem wcześniej, też dosyć bardzo poszła, porozrastała się, zaraz ją trochę przytnę. Jak tu widać, jedna się już tam położyła, idzie górą. Dobra, to ja się biorę do roboty. Hydrokotyle jeszcze, jak widzicie, ładnie poszła, rozrasła się elegancko, tak jak to powinno być. I idzie, opanowuje akwarium. O, nawet już tam widzę, o. Tam już jakieś małe też już idą. Rozplenia się ta roślina dosyć znacznie. Bimberek sobie cyka. Gitara. Słuchajcie, wrzuciłem jeszcze piździka małego. Zobaczcie, tu tam jest piździk, który robi tu robotę mi mechaniczną. Jest dosyć drobną, bardzo drobną gąbką nałożoną. To jest Aquel Pad Mini. I powiem wam, że wszystkie jakie takie drobinki pływające znikły mi za jakąś. No nie wszystkie, no nie będę tutaj przesadzał, że wszystkie, ale wcześniej mi ich pływało sporo, a teraz jest ich znacznie mniej. Przy okazji trochę bardziej rusza wodą, lepsza wymiana gazowa w wodzie. Dobra, nie będę teraz dużo gadał. Zrobię tą przycinkę. Trochę tego echinodorusa też przerzedzę, bo no, poszedł chłopak znacznie. Bo rozrastał się sąd. No trzeba go trochę przyciąć. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę, ale się nie żegnamy. Zaraz się jeszcze zobaczymy. Do roboty się biorę. Na razie. Witam z powrotem. Jestem już po moich porządkach. No, prawie skończyłem, bo jeszcze zostało mi wyczyszczenie szyb gąbeczką. I zapomniałem to zrobić podczas podmiany, a już złożyłem, kurde, wszystko, szybę nałożyłem, oświetlenie nałożyłem, muszę to jeszcze zrobić. Szyby wyczyszczę, zrobię kompot z liści i szyszek olchy, trochę zabarwię tą wodę na brązowo i tyle. Co zrobiłem? No trochę przyciąłem kabombę, ale troszeczkę tylko te, co tak już pływały
po powierzchni i wyciąłem tą higrofilię korymbosę. Tam ją posadziłem, świeżutkie same, za gęsto to posadziłem, już wiem, że za gęsto, na razie to zostawię. Przyjdzie w poniedziałek przyjdą, ja odbiorę w poniedziałek rośliny, to będę tu dalej grzebał. Wtedy tutaj to może tą korymbosę trochę rozrzedzę, bo no, z doświadczenia wiem, że ona lubi, jak jest bardziej, ma więcej miejsca na rozrost, wtedy to równomiernie i ładnie rośnie. Dużo lepiej wygląda, go nam ma trochę więcej miejsca na rozrost. No, trochę echinodorusa przyciąłem, kilka listków ściąłem. No i tyle w zasadzie. Krypcie trochę przyciąłem, żeby kabomba miała więcej miejsca. A pisty wywaliłem praktycznie większość, 90% poszło w śmietnik, można tak powiedzieć. Może nie w śmietnik, bo śmietnik nie poszło, ale tutaj na pewno tej rośliny nie ma, nie będzie. No, mnie właśnie przykuła uwagę krewetka, która pływa na liściu pisti. Dobra, no zostawiłem największe, tylko chyba 6 największych pisti. I tyle z tych pływających. No jeszcze jest tu rzęsa wodna, ale ona to sobie swoim życiem żyje. Dobra, to by było na tyle. W poniedziałek mam nadzieję, że coś jeszcze nagram, jak przyjdą nowe roślinki do mnie. Nie wam pokażę, co do mnie doszło. Może z wami się podzielę tymi roślinkami. Będzie tego naprawdę sporo, więc na pewno ja tego nie przejem, że tak powiem. No i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam wszystkich akwarystów. Do zobaczenia.